Witkacy o sztuce. Wycinki. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy. Pisarz, malarz, filozof, dramaturg i fotograf. Urodzony 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Zmarł 18 września 1939 roku w Jeziorach. Nadać nową wartość wyrazom. Gdybym mógł to uczynić, mówiłby tak właśnie na granicy bezsensu. Bo do czego się sprowadzają tak zwane intuicyjne sformułowania? Rezygnacja z logiki na rzecz bezpośredniego, artystycznego, działającego formą i niezwykłymi zestawieniami słów wypowiedzenia. Intuicja. Ta, o której plotą baby i umysłowe leniuchy, zawsze jest upadkiem w stosunku do sensu. Ale poza pewnymi ograniczonymi co do ilości sprzecznościami, sens w znaczeniu pozytywnym jest bezsilny. Trzeba bredzić, aby wyrazić bezpośrednio metafizyczną dziwność bytu i jej pochodne. Ja lubię literaturę, bo dla mnie tam jest więcej życia niż w moim własnym. Jest ono tam w takiej kondensacji, w jakiej nie znajdę go w rzeczywistości nigdy. Za cenę zagęszczenia płaci się nierealnością. Ja wiem, że moja muzyka jest też ochroną siebie samego przed okropnością metafizyczną i tą nawet codzienną okropnością istnienia. Tylko to wiem jedno. Ona wyrosła ze mnie tak, jak wyrasta skorupa razem ze ślimakiem. Jestem razem z nią naturalnym wytworem czegoś, co mnie przerasta. Wszystko, co czynimy, nawet my, są to tylko różne formy tego zamaskowania przed sobą ostatecznego nonsensu istnienia. Nie zginiesz w życiu, ale strzeż się obłędu. Zachować całą wartość tej dziwności, którą dziś po raz pierwszy poczułeś, nie myśląc o niej i nie wypowiadając jej, niezmiernie trudnym jest zadaniem. Powinna świecić, jak lampa z zamlecznej szyby, ale nie waż się rozbić tej zasłony i spojrzeć w samo światło. Wtedy będziesz musiał potęgować je aż do oślepnięcia, co właśnie grozi mnie. Może gdybym mógł żyć tak, jakbym chciał, może wtedy nie byłbym artystą.